Hej, 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 witam, 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 witam was wszystkich, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy do gry Dragon Age Inkwizycja. Pod naszymi nogami leży chyba. Nie wiem skąd się tu wzięła. Wyrzuciłem ją chyba znacznie wcześniej. No nieważne. Wracamy do Dragon Age'a. I w tym odcinku mieliśmy wejść do willi Maurel. Nie pamiętam, czy ona jest wielka. No, z zewnątrz wydaje się spora, ale jak to będzie w rzeczywistości? Zobaczymy. Tak więc, do środka. Będziemy chyba mieli ekran ładowania. Freeman's leader should be holed up here. This place has seen better days. These men are thugs. What do you expect? I jesteśmy w środku. Szukamy tu przywódcy wyzwolonych. O ile dobrze pamiętam. Zresztą przed właśnie w tym momencie po wejściu nasza postać o tym wspominała. Weterani wyzwolonych mogą być sobie weteranami. Nam nic nie stanie na przeszkodzie. Elektryczna laska magistra. Notatka. Jeszcze jakiś jeszcze tam się schował. Wow, sporo ich. Warik padł. Łucznicy musieli się na nim skupić. No, mniejsza o to, damy sobie z nimi radę. Okej, był skrytobójca jakiś. Looks like that was the man in charge. We've struck a blow against the Freeman. From what we've heard, I'm not sorry to see him go. Ogniska laska wiedźmy, nie taka zła. Nie wiem, jakby było z nią po ulepszeniu oczywiście. Ale dobra. Rozwaliliśmy chyba wszystkich. Którzy byli w willi, ale oczywiście pozostaje nam jeszcze jej dokładne zbadanie. Wiadomość, rozkazy dla czerwonych templariuszy. We interrupted their meeting with the Templars. They weren't ready for us. Whatever they came for might still be here. To była chyba jeszcze raz notatka, ale ta sama prawdopodobnie. To sobie zabiorę. Kryształowa gracja. Rzadki kwiat, więc oczywiście zabieramy. Notatki, księga, święty marsz Dali. No i coś tu jeszcze jest poukrywanego, prawdopodobnie za drzwiami, zamknięte.
Aha. Skanie połowy zdrowia, niezłe. Dobra. Byku, 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 chodź tu, ty to rozwal tym razem. Red Lyrium. They must have been smuggling it for the Templars. Not anymore. Kolejny kawałek mozaiki. I standardowo notatki. Aha, i tu musimy znaleźć część klucza, żeby móc chyba otworzyć te drzwi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Tak, potrzebujemy klucza. Te części są prawdopodobnie... O właśnie, jest część pierwsza. Innymi słowy... Wszystkie części są gdzieś porozrzucane po całej willi. Sporo notatek, sporo jest ich, ale no dla... takich największych fanów, którzy lubią Dragon Age'a, to jest no, niezbędna, znaczy może nie niezbędna, ale bezcenna wiedza na pewno, jeśli ktoś chce sobie znacznie powiększyć wiedzę o świecie Tedas. A my dalej idziemy szukać części klucza. Jest druga część. Seksualność w Tedas to mogłaby być dosyć ciekawa lektura. Mam jakąś mapkę? Mam mapkę. Dobrze. Więc będę w stanie mniej więcej się orientować. Byku, ty sobie wypij miksturkę. Będę musiał sobie zwiększyć ilość posiadanych miksturek z 8 do 12 przy pomocy profitu inkwizycji. A do następnego levelu chyba wpływów nie jest tak daleko. O właśnie, no moi towarzysze weszli na poziom wyżej. Mi jeszcze troszkę brakuje do 19. A oni dopiero co weszli na 18. Wariku, tobie już w to chyba nie będę pakował, bo nie muszę. Łucznictwo masz rozwinięte. Sabotaż. Zobaczmy to. Za daleko by do tego było, aby iść do tych biernych zdolności. Mamy artefaktora jeszcze. Premia do obrażeń. No to jest bardzo dobre. I na pewno rozwiniemy mu artefaktora, ale jednak chciałbym jeszcze troszeczkę w sabotaż mu dodać. Tak, aby mógł nieco lepiej strucizn bić. Trucizny niby nie są jakieś specjalnie dobre, ale lubię z nich korzystać, powiem wam szczerze. Chociaż te obrażenia... A, jeszcze Kassandra i Byk, no tak. Chociaż te obrażenia, które... przeciwnicy dostają od trucizn, nie są jakieś specjalnie duże. Broni tarcza jest rozwinięte na maksa. Forpocz, te rozwijamy ci dalej, Kassandro. Niewzruszenie dodamy ci. Premię do generowania gardy będziesz miała plus 100% z tej zdolności.
Na pewno ci się przyda. No i byk. Chyba dalej. Łupieżce będziemy. O, zmienili nazwę. Zmienili nazwę z tego co widzę. Specjalizacji. Z rycerki na łupieżce. Dzięki Bogu, bo rycerka to była tak bezsensowna nazwa. To dodajemy dalej. Pożarcie. Nową zdolnością będzie dysponował. No, dziękuję ci, byku, bardzo, że mi zasłaniasz przejście. Nową zdolnością, którą mam nadzieję jak najlepiej wykorzysta. A na szczęście inteligencja towarzyszy nie jest taka zła. Oni naprawdę dobrze potrafią sami korzystać ze wszystkich zdolności. Szczególnie jak się im jeszcze poustawia. Aczkolwiek w... no... nadal w porównaniu do ustawiania taktyki w pierwszej części, tutaj ona jest dosyć uboga. Trochę zasobów. Mamy jeszcze jakiś list. Coś jeszcze? Co my tu mamy? Kolejne worki do przeszukania. Mamy kuchnię w takim wypadku, bo no, nie trudno się zorientować. Okej, tu gdzieś jest ostatnia część klucza, dokładnie tak. Znajdź sposób na ponowne złączenie klucza runicznego. Innymi słowy, musimy wrócić do gabinetu ze zamkniętymi drzwiami. No jak mówiłem, spora jest ta rezydencja. Jest jadalnia. Już w niej byliśmy. Kolejna notatka jakaś, albo kawałek dziennika. Nie, tym razem list służącego. Im więcej notatek, oczywiście, tym lepiej. Dostajemy więcej doświadczenia, ponieważ za każdy taki list, taką notatkę, znaczy nie za każdy, ale za większość, dostajemy 150 punktów doświadczenia. A to już jest, no, naprawdę sporo. Sporo na takich notatkach możemy, właśnie na zbieraniu wszelakich notatek i informacji, możemy zyskać sporo doświadczenia. I na pewno skończę na wyższym poziomie niż wtedy, gdy przechodziłem grę za pierwszym razem. To mogę wam już obiecać. Za pierwszym razem, jak skończyłem grę, miałem 24 level. W tym miejscu mam już 18 w szmaragdowych mogiłach, a przede mną jeszcze dwie takie lokacje do wyeksplorowania, nie licząc głównego wątku. Podobne urządzenie mogliśmy spotkać w dodatku DLC Dziedzictwo bodajże. Dziedzictwo? Nie, nie Dziedzictwo. Znak Zabójcy, tak mi się wydaje. Musieliśmy tworzyć podobne właśnie klucze na podobnych urządzonkach. One mają kształt dysku na ogół. Zobaczymy, co tu tak naprawdę trzymali, czy to jest naprawdę dobre. No, średnio się zaczyna. No, tu coś mamy. Tarcza legionisty, nie jest zła. Pancerz
Herszta, 48 do zdrowia, da się ulepszyć, więc może da się nieźle go ulepszyć, zwłaszcza, że daje im sporo klasy pancerza też. Korona na orlezjański sztandar. Ulepszona amulet życiodajności, to tak średnio. No i runa zepsucia. Szkoda, że zwykła, ale to jest właśnie, to są właśnie te runy, z których korzystam na ogół. Szkoda, że nie mistrzowska, ale plus 20 do obrażeń też zawsze dobrze. Będzie można w coś wrzucić zawsze. I to chyba wszystko, co tu mamy do zrobienia. Możemy spokojnie sobie opuścić ten jakże zacny przybytek i wrócić do eksploracji jakże to pięknego lasu. Są drzwi. No i jesteśmy na zewnątrz. Wróciliśmy. Dlatego od razu spojrzymy sobie na mapkę i już widzę, że chyba udamy się najpierw wyeksplorować ten obszar, który pozostaje zasłonięty. I po jego wyeksplorowaniu prawdopodobnie ruszymy po łuku, zamykając szczelinę do obozu. A przynajmniej założyć nowy obóz. Tak więc ruszamy dalej, 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 dalej. Pamiętamy również o zadanku pobocznym, że musimy odnaleźć dowody na szlacheckie pochodzenie Fairbanksa. Dobrze wymawiam jego? Fairbanksa? Chyba Fairbanks. Tak mi się wydaje, że... że właśnie tak miał na imię. Fairbanks. No. Dokładnie tak. Mamy rozstaje. Ruszamy w lewo. Podróżce. Kulturalnie, jak dobrze wychowani ludzie. Chociaż jestem elfem. Tam są strażnicy, więc musi być jakieś obozowisko. Prawdopodobnie kolejni wyzwoleni, czy jak oni się tam nazywają. O, o, o. Cień czerwonych templariuszy. Zabijamy! Jeszcze żyjesz? No i pięknie. Mam nadzieję, że trochę lyrium po sobie zostawicie. Niestety ten nie. Czyste czerwone lyrium. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tu są jeszcze jakieś szczątki. Czyje? Ruch barana szlachetnego. Ktoś tu zabił barana szlachetnego. Na pewno nie ja. Tylko dwa odłamki takiego lyrium znaleźliśmy. No nic. Jeszcze natrafią się okazje. Mnóstwo okazji. Grzyb głębinowy. To się mi kojarzy trochę z pająkiem. Odwłok, odnóża. Tędy dojdziemy do kopalni, więc musimy odbić sobie tutaj gdzieś w lewo, jeśli tylko będziemy mieli taką możliwość. Będziemy... Tak, przejdziemy obok kopalni.
Kolejne grzyby głębinowe, sporo ich. Ale troszkę możemy ich zabrać. O, minąłem jakąś notatkę. To bardzo dobrze, że... postanowiłem tędy przejść. Zaklinarz wyzwolonych. Aha, tutaj mniej więcej jakiś ich posterunek musi być. Wow, ale mnie jebnął ten typ z pawężą. Cóż, dobrze, że większość z nich wybucha. Starożytne zapiski, rozkazy wyzwolonych. Że większość z moich przeciwników wybucha po śmierci, bo przynajmniej no jest jakiś sens, że zwłoki nie znikają tak po prostu. Wow, tam po drugiej stronie coś jest. Więc będę musiał przejść tam. Trzymać pozycję. A ja spróbuję się tam dostać. O, prawie spadłem. Pod sam koniec byłoby szkoda. Dobra, nic nadzwyczajnego tu nie zdobyłem. Wow. Dobra. Żyję. Idziemy dalej w takim wypadku. Aj, znowu kurde, czwórka, a nie piątka. Widzę, że nieźle oberwałem i ledwo żyję. Więc pozwoliłem sobie wypić kolejną miksturkę. Starożytne zapiski. Bardzo dużo starożytnych zapisków. Dobrze, będziemy mieli ich zapas. W razie czego. Okej. Czy tu byliśmy? Tędy chyba poszliśmy. Aha, tak. Jeśli byśmy poszli tędy, to byśmy znowu zrobili kółeczko, a tego byśmy nie chcieli. Swędzirość. Tu mamy ładną statuę. Pójdziemy tam, bo zapewne przy niej jest jakiś punkt orientacyjny. No właśnie, tak jak mówiłem, i jakieś zadanko. Jest punkt orientacyjny. Zadanko się chyba przesunęło. Nie szkodzi. To jest ten list. Co to za list? Przed świtem. Znalezienie listy od przemytników. Aha. Claims this red lyrium's not coming from the deep roads. I w skrzyneczce odłamki czerwonego lyrium, zwykłego. Nie szkodzi. Zawsze coś, zawsze na jakieś runki. Tu mamy jakieś zadanko, więc... zejdziemy.
Co to jest? Jakieś ciało kobiety chyba. Okoliczności śmiertelnego upadku. Ona chyba spadła stamtąd, z tego co dobrze pamiętam. Będziemy musieli to zbadać. O, jest szczelina. Czyli idę w odpowiednim kierunku, tak jak mówiłem, po łuku do obozu. Elfi korzeń, tu sporo. Embrium widzę również. Wrócę na sekundę na drogę. Tam byliśmy. Jest rezydencja. I na drodze jest kolejna szczelina. Chociaż może nie aż tak kolejna. Na tej lokacji chyba jedną dopiero zamknęliśmy. O, przy odrobinie szczęścia uda mi się zamknąć 3 wyjścia. Bardzo pięknie mi to wyszło tym razem. Prawie 1000 doświadczenia nam wpada w łapki. Szczeliny trzeba zamykać. No nie da się tego ukryć. Intensywna esencja ognia i veridium. Kolejny punkt orientacyjny. Nie wiem, czy o tym wspominałem już, ale mi się podoba właśnie, że punkt orientacyjny, który zaznaczamy swoimi sztandarami, te sztandary różnią się od tego w zależności, na jaki zmienimy sobie w modyfikacjach właśnie podniebnej twierdzy. Może to być sztandar Szarej Straży, może to być sztandar Templariuszy, Zakonu, jakikolwiek. No ja mam sztandar Inkwizycji, już chyba nawet troszeczkę ulepszony, bo on chyba nie miał tych tutaj dodatków wszystkich na samym początku. No ale te dodatki oczywiście trzeba również znaleźć. O, czerwony templariusz. Pokazali nam się za plecami na drodze. Siema. No i super. Miałem nadzieję, że zostawiam troszkę lyrium. Niestety nie. Trudno. Idziemy dalej. Tu będę musiał się również rozglądać, bo dobrze, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w pobliżu chyba powinno być miejsce wycinki. Ale jak na razie zmierzajmy w stronę obozu, w którym to zakończę nagrywanie tego odcinka. Okej, na pewno nie tędy. Trzeba pozabijać troszeczkę tych bryłkowców i pozabierać im ich skóry. No właśnie. Niestety nie był tak miły i nie zostawił mi po sobie skóry. Trudno. Idziemy w dobrym kierunku.
Tam na górze coś chyba jest. To chyba właśnie ten, to miejsce na obozowisko. Bo o ile dobrze pamiętam, znajduje się w ruinach, a tam są jakieś ruiny. Czy da się tędy podejść? Chyba damy radę. Są ruiny. To to miejsce. Jest kolejna szczelina, ale nią, ją już zajmiemy się w następnym odcinku. You wanna set up camp? Tak, byku, na pewno rozbijemy tutaj obóz. Ok, jako że mamy wykonane zamówienie na dalijskie artefakty, możemy oddać wszystko. Weźmy sobie następne. Nic? No proszę. Coś dziwnego. Dobra. Tak czy inaczej, w tym miejscu skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało eksplorowanie willi. Willi Maurel. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, zaczniemy od zamknięcia tej szczeliny. Podążymy pewnie w stronę tej szczeliny. Zrobimy łuk. Dotrzemy do Astrarium. No i sobie porobimy w tym miejscu wszystko, co się da. Prawdopodobnie tu będą góry leciały, więc jakoś tam nie będziemy mogli już tutaj schodzić niżej. Liczę na to, że odnajdę również miejsce, wycinki, miejsca, wycinki. Okej, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i słyszymy się już niedługo. Hej!